Witam Was na moim kanale Jagnatown i zapraszam na kolejnego vloga. Jak możecie zobaczyć, słońce aż po prostu się wkrada do nas, do domu. Jest przepiękna pogoda, a ja Wam już opowiadam, co u nas słychać. Miga mi bateria, ale może zdążę. Po pierwsze, dotarły do mnie świeczniki i są to świeczniki z szarej, rzadkiej soli himalajskiej. Jest, jakby powiedzieć, nieczęsto spotykana, w internecie przynajmniej. Także wczoraj już je paliłam, pięknie wyglądają, 4 zamówiłam i teraz się jeszcze zastanawiam nad lampą właśnie z szarej soli. To jest sól nieoczyszczona i mówią, że jednak to jest ona najzdrowsza, zawiera IU, dlatego ten jej kolor jest taki. W każdym bądź razie ona ma najwięcej tych składników odżywczych, które potem możemy inhalować, jak świeczki podgrzewają właśnie i to wszystko paruje do otoczenia. Jak to wygląda? Malutki, skromniutki. O, i teraz to słońce świeci, jakiś stroik jesienny, a tu jest moje drewno do pocięcia, żeby dymić, okadzać dom. Bardzo piękny kawałek, już ususzony, Arek mi go zaraz potnie na małe kawałki i będzie. A to wszystko, bo przychodzą dzisiaj do mnie koleżanki z pracy posiedzieć na kawkę, więc ja upiekłam sernik, w zasadzie dwa, bo jest ten i jeszcze jeden, tylko że jest w schowku, bo tam jest zimno. I zaraz go pięknie pokroję i może Wam rzucę jakieś zdjęcia, jak sobie zrobimy z naszego niedzielnego spotkania. Bo już tęsknię za dziewczynami. No i tradycyjnie rosołek dzisiaj na mięsie, znaczy na skrzydełkach kurczaka, ponieważ też chcę dziewczyny poczęstować, a z tego co wiem, one lubią mój rosołek, więc specjalnie dla nich wrzuciłam mięcho do środka. No ciacho już pokroiłam, piękny serniczek, jeszcze dokupiłam marchewkowe w Lidlu, nie wiem czy w Polsce jest, ale jak jest, to bardzo polecam, bo smakuje dokładnie jak domowe ciasto. No i tu mam jakieś tam chipsy, jakieś tam pierdoły i mój stroiczek. Ale tu ciemno u mnie. Miałam Wam w sumie coś wrzucić z koleżanek, ale tak żeśmy się rozgadały. 4 godziny, 4,5 godziny w zasadzie. No i żeśmy żadnych zdjęć nie robiły. Jeszcze jestem brudna, o, zrobiłam pyszne spaghetti. Ale do rzeczy. Słuchajcie, wczoraj zrobiłam sobie, bo dzisiaj to już w ogóle jest czwartek, więc tydzień zleciał tak hop. Zrobiłam wczoraj na próbę ciasto marchewkowe, ponieważ robiłam poprzednio i niestety wyszedł mi zakalec. Za ciężkie było i mi siadło, więc robiłam teraz na próbę inne, takie bez mąki, bez cukru, za to z płatkami owsianymi. No i nie wiedziałam, co wyjdzie i wyszło po prostu tak przepyszne, no super. I zjedliśmy jej w ogóle od razu. Wysłałam też do niektórych koleżanek link, żeby sobie zrobiły. I postanowiłam zrobić je dzisiaj kolejny raz i Wam nagrać, ponieważ jest to ciasto, które naprawdę warto się nim dzielić. Bo jest super, do porannej kawy zamiast śniadania, jest bardzo syte, bardzo zdrowe, ma wysoką wartość energetyczną, ale małą kaloryczną, słuchajcie, więc to jest dobre, ponieważ jest w nim miód, jest w nim masło orzechowe, owsianka, wszystko Wam pokażę i jest banalnie proste do zrobienia, piecze się go 25-30 minut, więc nic prostszego i nic zdrowszego tutaj nie znajdziecie. Zatem zaczynamy, pokażę Wam najpierw składniki. Nie ma ich za dużo, może to tak wygląda, ale są bardzo proste. Ja używam wszystko, czego mam w domu. Można niektóre rzeczy oczywiście zamienić. Już Wam wszystko mówię. Zaczynamy od tego, że potrzebujemy marchewkę średnią, startą. 3 łyżki jogurtu naturalnego. Ja tu mam akurat taki grecki. 1 szklanka płatków owsianych. Będziemy potrzebować miodu, jeżeli ktoś nie ma, no to wtedy będzie musiał użyć cukru. I dam takie 2 wielkie łychy tego miodu. Do tego potrzebujemy 1 łyżkę oleju kokosowego. Jeżeli ktoś nie ma, może użyć masło. Także tak jak mówię, składniki są zamienne. Ja zawsze wolę używać te zdrowsze, tą zdrowszą wersję. 2 jajka. Następnie masło orzechowe, ja mam tu akurat czekoladowe, nie jest konieczne, ale ono daje ten właśnie fantastyczny posmak temu ciastu, więc możecie je pominąć, ale z masłem orzechowym jest 100 razy lepsze. Może być masło migdałowe, co tam macie? 1 łyżeczka sody, 1 łyżeczka proszku do pieczenia, 2 jajka, cynamon i ja sobie jeszcze dodam dodatkowo pumpkin spice przyprawę, bo mam, niekonieczna, ale można, także ja lubię taką formę na bogato i dzisiaj postanowiłam dodać
do środka, ponieważ w przepisie były tylko orzechy włoskie, a ja mam jeszcze tutaj krystalizowany imbir oraz suszone figi, więc ja to wszystko sobie pocięłam i sobie dorzucę, bo wtedy to ciasto będzie takie lepsze. Wiecie, o co mi chodzi, takie jeszcze bardziej zdrowe. Więc tak to wygląda. I teraz pierwszą, jedyną rzeczą, do której musimy użyć jakikolwiek sprzęt, jest chopper, zaraz Wam pokażę, blender albo cokolwiek macie, żeby właśnie płatki z marchewką zmielić jakby. Tak jak mówię, jakikolwiek food processor będzie dobry, rozdrabniacz. Wkładamy płatki, wkładamy marchewkę i ja sobie tutaj będę 3 razy z rzędu przeważnie tak robię, używam. Okej, myślę, że to wyszło mi tak samo jak wczoraj, taka pulpa. No i teraz przykładamy do miski, łączymy wszystkie składniki, no i bawimy się. W międzyczasie ustawiamy nasz piekarnik na 180 stopni. Przesypujemy naszą pulpę. Następnie dajemy, tak jak mówię, 3 łyżki jogurtu. 2, 3. Dobra. Możecie też. Wbijamy 2 jajka. Raz. 2. Co następnie? Co my tu mamy? No może w sobie wrzucę moje orzechy, to wszystko. Tu się jeszcze posłużę jakąś nową łyżką. Damy sobie miodku. 2 wielkie łychy, tak jak mówię. Jeżeli ktoś chce bardziej słodkie, może dać tego miodu oczywiście więcej. Dobra. Ciasto muchę tego oleju kokosowego, więc sobie jeszcze troszkę dołożę. No i na koniec dajemy tą wielką łychę właśnie, które, że ja tak paluchem, no ja tak zawsze robię, masła orzechowego. Ja mam czekoladowe, a dołożę jeszcze trochę, będzie pyszniejsze. No i na samiutki koniec łyżka proszku do pieczenia oraz sody oczyszczonej. To wszystko należy wymieszać porządnie szpatułą. Ja sobie zaraz może wyjmę szpatułę, a najpierw spróbuję troszkę o łyżką i przełożyć do keksówki. Ja użyłam keksówki. To się fajnie powinno wszystko, o, widzicie, to masło, żeby się tak fajnie rozciągło, wymieszało dobrze ze wszystkimi składnikami. Możecie oczywiście użyć miksera, ale to jest zbędne w tym momencie, żeby zbrudzić dodatkowe sprzęty, jak to się fajnie rozprowadza właśnie ręką. No, widzicie, troszkę się zabarwiło nawet na brązowo. To właśnie od mojego masła orzechowego, czekoladowego. No i myślę, że to jest gotowe. Przekładamy do formy i wkładamy do pieca. Cała filozofia najlepszego ciasta marchewkowego na świecie. Powiem Wam, że zraziłam się do tego z mąką, ponieważ mi taki wyszedł zakalec ostatnio, jakiego świat nie widział. A robiłam ciasto wcześniej z musem z dyni, wyszło super. A to po prostu nie wiem. Teraz będę robiła z owsianki, bo nie dość, że zdrowsze. A dwa, że wiem, że na pewno się uda i mi nie klapnie. Cyk. Można jeszcze na wierzch posypać orzechami, oczywiście, ale ja tu już dałam do środka, to nie posypę, bo już nie mam więcej w zapasie, więc musi być tak, jak jest. No i idziemy do piekarnika. Tak jak mówię, najpierw sobie ustawię na 25-30 minut.
Tak, a potem sobie sprawdzę patyczkiem, jeżeli będzie potrzebowało jeszcze więcej, no to tam dołożę z 5 tutaj minut. Proszę bardzo, już rozkroiłam, wystygło, przepyszne. Spróbowałam tylko kawałeczek, ponieważ jadłam obiad i jestem pełna, ale to ciasto, mówię Wam, ono ma taki posmak cudowny, no jest dla mnie mega. Niektórzy robią jeszcze polewę, dla mnie to jest wystarczające, ja im bez polewy. A teraz popołudnie zrobiłam sobie grzane winko, takie pół szklanki i wiecie co ostatnio oglądam? Nie wiem czy to będzie widać, ale właśnie życie na barkach, vlogi i się uczę co należy mieć na takiej barce, jak to wygląda, bo bardzo się nakręciłam na takie życie i chciałabym, żebyśmy z Arkiem w przyszłości kupili barkę właśnie. Może nie, żeby na niej żyć cały rok na stop, bo nie przetrwałabym zimy, coś mi się wydaje. Chociaż nigdy nie wiadomo. Ale na przykład, żeby wakacje i cały ten letni czas, powiedzmy całe weekendy, właśnie spędzać na takiej barce. Super sprawa. Ale dziś mamy piękną mgłę, zobaczcie, to jest ten czas w roku, kiedy zaczynają się mgły. Kiedy jestem przeszczęśliwa, bo ja uwielbiam mgłę. Zaraz zjem śniadanie, idę na spacer do parku. Tak właśnie chodzić w mgle to jest coś pięknego. Tak ją czuć, jak się oddycha. Super. A tu sąsiad postawił skipa, zgniót, piękne kwiaty, bo będzie sobie tu robił podjazd. Z tego, co z nim rozmawialiśmy. Remontuje na ostro, bo oni ten dom mieli naprawdę takie lata 60. Także wszystko do wymiany. No, a u nas co? Ups. A u nas tutaj włożyłam wrzosy. Mam nadzieję, że się pięknie rozrosną do przyszłego roku. No i coś będziemy z tymi płytkami tu robić. Jak pozwolą używać wody, bo nadal nie wolno, bo nadal jest susza, słuchajcie. Nadal jest tej wody niewystarczająco. To chcemy je kerszerem umyć i zobaczyć, jak to będzie wyglądało. A jak to będzie wyglądało dalej źle, to wtedy sobie tutaj pomyślimy, żeby coś innego wykombinować. Kolejny dzień. Arek szykuje śniadanie. A my, słuchajcie, jedziemy teraz pod Jork, oczywiście do domu aukcyjnego, gdzieś byśmy mogli jechać indziej, a potem idziemy na jakiś spacer do lasu, bo tak jak widzicie, o, słońce świeci, piękna pogoda, więc trzeba to wykorzystać. Tak jak mówiłam, słońce bardzo ostre, jak widzicie, prawie buzi nie widać. Jedziemy sami, bo Łucja jeszcze śpi, zaczęła tyle co ferie, ona ma 2 tygodnie ferii, ja mam tydzień ferii, także nie jest źle, a jak wrócimy, to zabierzemy też ją na spacer. Dzisiaj takie fajne, rześkie powietrze, taka bryza fajna, powietrze wyczuwalne, także super samochód. Jesteśmy na miejscu, dom aukcyjny nazywa się Wombles. Tam idziemy, zobaczymy, co tutaj mają za skarby. Może będzie coś bogatszego, bo to wiecie, bliżej Jorku. Nigdy nie wiadomo. Dużo tu jest bardzo mebli. Zobaczymy u góry, co mają. Dużo luster. Bardzo dużo tu jest, mówię cicho, bo właśnie jest aukcja. Bardzo dużo jest antycznych takich mebli, takie krzesło, wszystko taką starą skórą obite. Takie bardziej jak z zamków meble to tak wygląda. Piękny ten zegar. Tak jak mówię, zobaczcie, jak chodzimy po muzeach, to te meble wszystkie właśnie takie są. Piękne, no ale to trzeba mieć wielki dom, żeby coś takiego wstawić. Są też straszne rzeczy. Ale zobaczcie na to. Au. Takie skrzynie. Wow. Ale to jest hit. Kołyska? No ja nie wiem, ile ona może mieć lat. No przynajmniej, nie wiem, z 200 albo więcej. No, ten dom aukcyjny jest taki bardzo, bardziej jak w sumie muzeum dla mnie. Five,
£65, put £65 on it, move on it four to five now. 50, 5, 60, £60, put £60, something at 60. At £60, something 60, then all them at 60. Something now at 65. Bagażnik pełny, jak widzicie, po raz kolejny. Biznes kwitnie. Pokaż to coś. To jest hit. Arek musi rozpracować, jak się to używa. Tak jak widzieliście, aukcja była akurat, więc troszkę wam nagrałam na żywo. No, to teraz wracamy. Arek będzie miał co wystawiać. Raz, dwa. Szybko na vlogu wszystko przeskakuje. Zostawiliśmy już nasze zdobycze, Arka zdobycze i jesteśmy już w lesie, niedaleko domu, to podjechaliśmy autem jakieś 3 minuty. I sobie zrobimy spacerek do kanału, a wy razem z nami. Trzeba troszkę pooddychać świeżym powietrzem. Złota brytyjska jesień. Pięknie jest. Pięknie słońce świeci. Wszystko ładnie wygląda. Jak jesień, to oczywiście kasztany. Tutaj koło nas są te... Są chyba te jadalne, jak się nie mylę. Tak. Je się kładzie na rozżarzonej patelni. Można położyć. O, teraz się zmawiało. I normalnie. Tutaj na marketach świątecznych sprzedają te kasztany. Ludzie często kupują w tytkach. Lucja właśnie otworzyła, wyjęła. One tak wyglądają, że jest tak jakby kilka w środku. Z łupinki. Kolejne znalezisko. Malutkie jabłuszka, gogułki. Damy dla szczurów po jednym. Będą słodko wyglądały z nimi. Smakołyk z lasu. Kuba. Są ludzie, którzy jedzą huby. Naprawdę. Ale fajna w dotyku, taka... Dziwne. Jak skóra w dotyku, jakby skórę dotykać. Jesienne spacery są zawsze ciekawe. Nie wiem, czy to słychać. Chyba słychać. Jak taka guma, o, jak piłka gumowa. Sprawdziłabym coś w środku. W ogóle to pięknie pachnie grzybem. Ślicznie. A nie ma takich jadalnych, nigdzie nie widzę. Super dzień w ogóle na spacer. Jest bardzo pięknie. Ja się ubrałam w kurtkę, ale jest ciepło. Jest naprawdę ciepło. Także prawie końcówka października i jak co roku się jednak potwierdza ta zasada tutaj, że no tu jest ciepło, przyszły tydzień ma być ciepły, więc fajnie, bo jeszcze jesteśmy w domu. To na pewno też trochę pochodzimy tutaj po okolicznych lasach i jakichś takich miejscach blisko dostępnych z buta, ponieważ Arek będzie w pracy, a ja z Lucją tylko się będziemy przemieszczać. Ale przyjemnie, zaraz wam pokażę, jak się pięknie słońce przebija. Z oddali się barka zbliża. Nagramy ją bardziej, jak się do nas zbliży. Ktoś chyba oszczędności ma na paliwie, bo bardzo powolutku płynie. Chociaż 40 minut się płynie mile. Tak, jakoś tak. Że o wiele szybciej się chodzi niż pływa barką, no ale pływanie to jest sama przyjemność. Ja ostatnio studiuję wszystko, co jest związane z życiem na barce, także może niebawem was zaskoczymy, że przenosimy. Zobaczyć, jechała, płynęła barka z firmy, która robi szkolenia, bo trzeba odbyć chyba dzienny kurs obsługi takiej barki i wtedy dostaje się tak jakby licencję na pływanie barką i trzeba też jakieś tam teorię jakąś wypełnić, ale to są jakieś proste rzeczy i tu właśnie pani miała ten kurs, sobie uczyła się pływać po prostu, żeby dostać pozwolenie, żeby pływać własną barką. Także nazwę sobie zaraz spiszę, jak wrócimy do domu i wgooglujemy, ile to dokładnie kosztuje i jak to ogarnąć. Na grzyby do lasu. Wiem, że
Niektórzy jedzą takie grzyby, niektóre to są opieńki czy coś, ale nie wiem, czy to są te akurat. Ja ich jeść nie będę, ale wyglądają pięknie, jak z jakiejś bajki. Super. No. Arek wypatrzył, ja targałam, to chyba jest maślak na nasze oko, ale bardzo jest bardzo robaczywy. A tyle co powiedziałam, że nie ma takich grzybów jak w Polsce. No i są. Odstawimy go z powrotem. Tam jeszcze jest jeden, widzę, już nie będę kaszła. Bardzo zjedzony, ale jest. A po spacerze, jak widzicie, pyszne curry gotuję, wegetariańskie oczywiście, na bazie sosu tikka masala z różnymi ichniejszymi ziołami. Zawsze mam takie zestawy, jak widzicie, z różnymi takimi dziwnymi rzeczami. Dałam tu słodki ziemniak, szpinak, paprykę, cebulę, i czerwoną ciecierzycę. I tak sobie to wszystko mieszam i pomidory oczywiście. I to będzie super. Ups, szpinak. Obiad taki jesienny po spacerze.